Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobię smaluszek na trzy sposoby. To znaczy w trzech słoiczkach i w każdym słoiczku będzie inny smaluszek. Ale zanim to zaczniemy robić, to chcę jeszcze ogłoszenie parafialne będzie. Myślę tak na 99%, że 4 grudnia w niedzielę będzie obiecany konkurs z nagrodami. Po prostu będzie odcinek i w odcinku będzie zadane pytanie. Osoby, które na nie dobrze odpowiedzą, pierwsze 3 i będą miały w swoim informacji adres e-mail, żebym wiedziała z jakiego e-mail, że to jest faktycznie ta osoba i przyśle do mnie swój adres domowy, na jaki adres mam wysłać nagrodę, to te osoby dostaną nagrody. To jeszcze wszystko wytłumaczę, ale 4 grudnia będzie konkurs. I jak robimy? Nie patrzcie na proporcje, chociaż Wam podam. Tu jest około 0,5 kg słoninki. Niestety dostałam tylko taką cieniutką. Nic na to nie poradzę. Ja ją wsadziłam trochę do zamrażarki teraz, żeby ona była sztywniejsza. Jak jest taka sztywna, ona nie jest całkiem zamrożona, to wtedy ją się po prostu bardzo łatwo kroi w malutkie kwadraciki. I mam w dwóch kawałkach, bo kupiłam w dwóch różnych sklepach, boczek ze skórą. Skórkę oczywiście też włożyłam do zamrażarki, żeby on był taki bardziej, to się lepiej pokroi. Skórkę odetnę, ale jej nie wyrzucam. Zbliżają się święta, więc będzie do bigosu. A jak nie, to do jakiejś innej potrawy. I tutaj mam drugi kawałeczek. W sumie jest tam może 1,20 kg, ale po odkrojeniu, tu widzę, że jest mniej skóry. Po odkrojeniu skóry powinno być no może z 80 deko, takiego boczku. Także zabieram się za krojenie. Jak to wszystko skroję, to do Was wrócę. Jeszcze na chwilkę wrócę do Was, przybliżę, pokażę Wam, jak fajnie się właśnie kroi, jak jest troszkę słoninka zamrożona. Naprawdę na bardzo cieniutkie kawałeczki można ją pokroić, a jakby była taka prosto ze sklepu, no nie idzie ją pokroić. O, i patrzcie, naprawdę bardzo fajnie i szybko to idzie. O, w bardzo malutką kosteczkę można kroić. Także polecam troszkę przed właśnie skrojeniem wsadzić ją do zamrażarki. O, widać? Widać. Kroję dalej. Słoninkę już całą pokroiłam i ja od razu będę zapalać gaz. Tak, i bardzo malutki płomień. Na najmniejszy płomień to musi naprawdę bardzo powoli. A ja już Wam pokazuję. Biorę się, zaraz Was obrócę. O, a ja biorę się za boczek. Będę odkrajać tę skórkę, skórka pójdzie do zamrażalnika, a resztę będę kroić małą kosteczkę. Jak skroję, do Was wracam. Tutaj się już troszkę wytworzył tłuszczyk i w tym momencie ja wrzucam pokrojony ten boczek. Ale tak jak mówiłam, na bardzo malutkim ogniu, jeżeli będziecie to robić na bardzo malutkim ogniu, to Wam nawet tak nie będzie klapać tłuszcz. I mniejszy ogień, ja uważam, że po prostu jest lepiej. W międzyczasie, kto ma ochotę na smaluszek z cebulką, to obiera sobie malutkie cebulki. Ja po prostu wybrałam najmniejsze, jakie tylko mogą być. Mam tu 4, 6, 7, 8, 9, ale jak się nie zmieszczą, to my sobie po prostu tak na chlebek damy, także nie zmarnuje się na pewno. Także na malutki ogień i smażymy. W międzyczasie Wam jeszcze pokażę, jak powinno wyglądać. No, jestem u Was z powrotem. Powiem Wam, że minęło 45 minut, ale no niestety tak to długo trwa. Chcę Wam pokazać troszkę bliżej, jak to wygląda, bo w tym momencie, gdzie
Jeszcze smaluszek nie całkiem się skwarki zrobiły. Chcę wam przybliżyć. O. I teraz tu wrzucę cebulkę. Cebulkę będę wrzucać. Ojej, zaraz, bo nie widzicie nic. O, teraz. Takie malutkie cebulki obrane. O, to jeszcze nie ten. O. I te cebulki wrzucam. I po prostu musicie sprawdzać, ile to tam u was podra, bo to wszystko zależy właśnie od wielkości cebulki. Ale te 15-20 minut na pewno. Obrócić później cebulki. I one pójdą tak w całości właśnie do słoiczka. O. Jak dacie więcej cebulek, to może być więcej. I na malutko. O, przyszła owieczka. Owieczka? Bartuś? No. Oj, co to się stało, że ty nagle zaczęłaś? Ojej. Przyszedł pogadać. Pogadać przyszłeś? No, ty moja, ty mała owieczka, ty. No, także... I po prostu, no ja za 15 minut przyjdę, obrócę te cebulki. I one jak zmiękną, będą takie mięciutkie, to je przełożymy do słoiczka. Także wracam za jakiś czas. No, witam was bardzo serdecznie. Powiem wam, że już troszkę czasu minęło. Prawdę mówiąc, nie, nawet nie patrzyłam, ale tak z dobrą godzinkę. Ale zobaczcie, jakie są piękne cebulki. I teraz tak, co ja zrobię? Te cebulki wyłowię i dam je do słoiczka. Te cebulki pójdą do słoiczka, bo one się już fajnie tak jakby ugotowały, usmażyły. O, w całości. Są bardzo mięciutkie. O. Także wszystkie cebulki pójdą do słoiczka. A mówię wam, zawsze mówię, nie chcecie sprzątać kuchni przy robieniu takiego smalcu. To jest jedna rada. Nigdy nie nastawiajcie na duży ogień. Jeżeli będziecie robić to na bardzo malutkim ogniu, nie będziecie mieli nic do sprzątania. Nic. O, tu są te cebulki. I teraz tak. Jeżeli będziecie potrzebować taki smaluszek, po to, żeby go jeszcze podpiec później, wyciągając ze słoika, to należałoby już teraz go włożyć, bo on jeszcze ma takie białe kawałki i on po prostu da się jeszcze później podsmażyć. Jeżeli chcecie tylko do okrasy, to znaczy pierogi macie ugotowane, potrzebujecie tylko go przykładowo nawet w mikrofali rozpuścić i okrasić pierogi, to jeszcze bym go troszkę potrzymała na ogniu. I ja zrobię po prostu w ten sposób, że troszkę skwarków takich sobie dam do cebulki. Te tu z cebulką smalczyk zawsze trzeba będzie szybciej zużyć, bo cebulka się po prostu szybciej psuje. O. Dobrze. Tak, i troszkę dam do następnego słoiczka. O. Ale same bez tłuszczu. Dlatego, że tu damy troszkę, tu będzie troszkę czosnku. Ale czosnek to zaraz. Ale dam troszkę o, takich skwarków. Dobrze. A te resztę, no jeszcze troszkę zostawię. Jeszcze troszkę na małym ogniu. A później ten czosnek, to co tutaj widzicie, jest go dość dużo. Pokroję na w plasterki, na malutkie kawałeczki i będę dawać tutaj, ale to nie teraz. Widzimy się za chwilę. Nastawiamy na bardzo malutki gaz. No. Skwareczki zrobiłam już takie fesrumiane, chociaż i tak nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba nie. Troszkę bardziej ciemne są na kamerze niż w rzeczywistości. Ale są jeszcze mięciutkie. I teraz co ja robię? Na tym etapie przede wszystkim dajemy przyprawy, jakie tylko chcemy. To
To znaczy, ja dam sól, bo nie soliłam w ogóle. Więc na pewno tu będzie sól. Niedużo, troszeczkę. I dam pieprz. Wiecie, że dam pieprz biały, bo bardzo lubię ten pieprz. O, biały pieprz. I dam troszkę, ponieważ nie dawałam tu nic, ani boczku, ani słoninki wędzonej, więc dam troszeczkę, pół łyżeczki pikantnej papryki wędzonej. Patrzcie, nie mogłam otworzyć, no. Ojejku. I tak. Tak, tu mam taką maciupeńką łyżeczkę, to dam, o, papryki wędzonej, pikantnej, ona tak doda troszeczkę aromatu. O. I teraz tak, to wszystko wymieszam, żeby się fajnie rozpuściło. To jest oczywiście bardzo gorące. Zapach jest pyszny i powiem Wam, że nie mam w ogóle kuchenki do sprzątania. Dlatego, że to trwało bardzo długo i na bardzo maciupeńkim ogniu, to ten smalczyk nam w ogóle nie pryska. Także nie ma w ogóle sprzątania. I weźmiemy łyżkę. I teraz tak. Pierwsze, co zrobię, to zaleję troszeczkę nasze cebulki. O. Tak, takim wrzątkiem. O. Cebulki zalane, tak, zakręcone mocno, pomieszam jeszcze, o, dokręcę i zostawię i słoik najprawdopodobniej na 99% zaciągnie. Dobra, teraz przełożę do, tutaj został nam słoik, gdzie mamy troszeczkę skwarek, ale to nie tu. Damy do czystego słoiczka. Tu będzie taki czysty smalek ze skwarkami. Czysty. No, bo takiego smalcu też czasami mi potrzeba. Właśnie bez żadnej cebulki, bez żadnego czosnku, bez niczego. O. Dobra. To też zakręcę zaraz. I teraz do tego tutaj, co mi zostało, na maluteńkim ogniu dodaję te ząbki czosnku. I to jest dosłownie 2-3 minutki, kiedy podsmażamy. Nie dłużej. Także widzimy się za 2-3 minutki. No, 2-3 minutki minęły, już Wam pokazuję. Tak, żeby się czosnek nie spalił. O. I przekładam do tego słoiczka wcześniejszego, co dałam, troszeczkę sobie skwarek. Przełożę, wymieszam i zaraz do Was wrócę. No, smalec już przełożyłam i teraz mamy trzy. Tu jest taki czysty, ze samymi skwarkami. Tutaj mamy smalec z cebulkami. Fajnymi naprawdę. One są tak mięciutkie, że można naprawdę kroić. Jak to zastygnie, to będziecie kroić razem ze smalczykiem. Nawet nie poczujecie, że są cebulki, tylko w smaku będziecie czuć. I tu jest z czosnkiem. Oczywiście czosnek i cebulka trzeba zjeść jak najszybciej. One postoją krócej w lodówce, a ten postoi dużo dłużej. Także zawsze zabieramy się za te, ale gwarantuję Wam, że schodzą bardzo szybko, bo są naprawdę pyszne. Gdybyście czuli ten aromat, fajnie właśnie jest to, że ten aromat cebulki przeszedł i tu, ale nie ma tu cebulki, ale aromat jest. Także jak Wam się przepis podobał i na pewno ten przepis się przyda, bo pewna pani Ania, prosiła mnie o kartacze. Oczywiście, Pani Aniu, ja zrobię.
tylko będę miała czas, myślę, że może w niedzielę, bo kartacze troszkę czasu potrzebują i tak myślę, że kartacze będą w niedzielę, także, ale już do kartaczy mamy smaluszek, już mamy smaluszek do, bo będą pierożki z mięsem, także do dużo dań będę odwoływać się do tego przepisu, bo jest naprawdę dobry, nawet dobry do samego chlebka z ogóreczkiem i na przykład z cebulką. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę łapkę w górę i zapraszam na następne przepisy.